Dziś będziemy rozmawiać na temat wiary, a teraz zapraszam Was do parafii w Katowicach, do ciocia Uli. Jestem ciocia Urszula, uczę szkółki niedzielnej w grupie młodszej w Katowicach. Uczę już 35 lat, więc to jest szmat czasu. Przez ten czas, przez ten okres, tak, Pan mnie przetwarzał mocą swojego ducha. Leczył z ran, które wcześniej były mi zadane. Przemieniał mnie na swoje podobieństwo, bo przez szkółki, przez naukę szkółek niedzielnych również mnie przetwarzał, abym mogła przekazywać dzieciom najważniejsze informacje, najważniejsze treści historii biblijnych, a najważniejszą postać też Nowego Testamentu, samego Pana Jezusa. Poprzez opowieści, poprzez śpiew, poprzez historie biblijne dzieci mogły się uczyć, poznawać, a także wypowiadać się na temat tego. Mogliśmy się razem bawić, mogliśmy się razem uczyć, bo to też dla mnie była najpierw nauka, a później przekaz dla dzieci. No i myślę, że przez ten czas tak wiele Pan ze mną zrobił, ze mną samą, abym mogła być użytecznym Jego narzędziem i na poziomie właśnie tych maluchów przekazywać im postać Pana Jezusa, tego, który nas ukochał, za nas umierał i za nas oddał swoje życie, za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. I to jest tak cudowne, żeby te dzieci mogły Go poznawać każdej niedzieli, może każdego dnia, nie każdej niedzieli, kiedy są właśnie na tych spotkaniach. Bo to jest najważniejsze w życiu, spotkanie z Panem Jezusem. To jest najcenniejszy skarb, jaki w życiu dostałam i ten skarb chcę przekazać również tym najmłodszym. I to jest kwintesencja życia, poznanie z Panem, chodzenie z Panem, uwielbianie Pana i iść z Nim każdego dnia, rozpoczynać dzień z Nim i śpiewać Jemu na chwałę, uwielbiać i wywyższać Go w Trójcy jedynego Boga. A jakbyś miała ciociu podać definicję wiary, to co to jest? Wiara to jest zaufanie Bożemu Słowu. To jest dziecięce zaufanie Panu Jezusowi. To jest chodzenie, nie tylko czytanie Słowa, ale to jest również wykonywanie, codzienne wykonywanie Bożego Słowa. A samym wzorem dla nas jest Pan Jezus i w związku z tym właśnie patrząc na Pana, sprawcę i dokończyciela wiary, możemy z Niego i od Niego czerpać siłę, wiarę i pomoc na każdy dzień przez zwyciężaniu codziennych pokus i przeciwko mocom ciemności, pomoc przeciw mocom ciemności. I to jest tak bardzo, bardzo ważne i istotne w naszym chrześcijańskim życiu. Dziękujemy za tę rozmowę, a więcej na temat wiary powie nam diakon Dorota. Dzisiejszym naszym tematem jest wiara. W Biblii jest napisane bardzo wiele o tym. Posłuchajcie. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czytamy w liście do Rzymian 10:17. W liście do Hebrajczyków 11:1 czytamy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W pierwszym liście Jana 5:4 czytamy. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A wiara wasza nie opiera się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. W pierwszym liście do Koryntian Paweł napisał: Także Pan Jezus powiedział do kobiety i do niewidomego: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Albo przejrzyj, wiara twoja cię uzdrowiła. Czytamy w Ewangelii Łukasza. Apostoł Paweł, pisząc do Rzymian, najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Jesteśmy także zachęcani do tego, ażeby została nasza wiara wypróbowana, aby okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. W 1 Piotra 1:7 czytaliśmy.
Moi drodzy, jesteśmy też zachęcani właśnie do tego, aby nasza wiara rodziła owoce. W pierwszym liście do Koryntian 13:13 czytaliśmy już kilka tygodni temu. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I kiedy, moi drodzy, z naszej wiary wypływa miłość, wypływają inne owoce, to wtedy jest ona żywa. W liście Jakuba 2:17 czytamy: tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest w sama sobie. Wiara. Czym ona jest? Ufnością Panu Bogu. Tyle wersetów! Jak my to wszystko zapamiętamy? Pani Doroto, a może jakaś historia biblijna? Przypomnimy sobie dzisiaj historię, którą na pewno bardzo dobrze znacie. Człowieka, który uwierzył Panu Bogu. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, że był bez zarzutu wśród ludzi mu współczesnych i trwał w przyjaźni z Panem Bogiem. Wszyscy pozostali ludzie nie byli w porządku. Pan Bóg wybrał Noego, bo chciał go uratować. Bardzo mu się nie podobało to, co robili ludzie, w związku z czym przemówił do Noego i powiedział, aby zbudował arkę, ponieważ ześle wielki potop. Chce zniszczyć całe swoje stworzenie. I wtedy właśnie Noe uwierzył. Uwierzył Panu Bogu. Zaufał mu i zrobił tak, jak Pan Bóg mu powiedział. Wybudował arkę. To taki statek. Budował go razem ze swoimi trzema synami. Swoją żoną, a także żonami tych synów. Wszyscy, myślę, ciężko pracowali i budowali przez jakiś czas. Wiedzieli, że muszą się pośpieszyć, bo czas jest coraz bliższy. Pan Bóg powiedział także Noemu, że nie chce, żeby tylko on został uratowany, ale że przyjdzie po parze z każdego zwierzęcia, żeby razem z nimi zostały uratowane. Noe dokończył swego dzieła. I wtedy Pan Bóg przyprowadził zwierzęta. Tak jak powiedział, po parze każdego z nich. Były to bardzo różne zwierzęta. Samica i samiec. Pozwolę sobie tak trochę przyspieszyć. Były to także ptaki i duże zwierzęta. Wszystkie je Pan Bóg chciał uratować, aby mogły później, po tej tragedii, jaką była potop, mogły zasiedlić całą ziemię. I tak jak Pan Bóg powiedział, tak jak uwierzył mu Noe, Pan Bóg zamknął drzwi i po pewnym czasie zaczęło bardzo mocno padać. Pan Bóg uratował zwierzęta, które były z Noem. Uratował jego rodzinę. Noe uwierzył. Żył w przyjaźni z Bogiem. Ufał mu. I kiedy wody potopu zostały opuszczone, Noe razem ze swoją rodziną wyszedł z arki i dalej żył na chwałę Panu Bogu. A jaka jest Twoja wiara? Czy kiedy Pan Bóg coś by Ci powiedział, umiałbyś to zrobić niezależnie od wszystkiego? To była historia starotestamentowa, ale w Nowym Testamencie też jest historia na temat wiary. Posłuchajcie! Po tym, jak Pan Jezus zmartwychwstał, uczniowie zgromadzili się, byli razem. Drzwi były zamknięte, bo obawiali się o swoje własne życie. I wtedy ukazał im się Pan Jezus. Powiedział: pokój wam.
pokazał im swój bok, ręce i nogi. I powiedział jeszcze raz: pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Komukolwiek grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone. A komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. I zniknął. A wraz z uczniami nie było Tomasza, zwanego Didymos. Kiedy przyszedł, nie umiał uwierzyć. Uczniowie z radością powiedzieli: widzieliśmy Pana. Ale on powiedział: dopóki nie włożę palca w rany, jeżeli nie zobaczę, nie uwierzę. I po kilku dniach, kiedy razem z nimi był także Tomasz, ponownie ukazał im się Pan Jezus. Mimo że były drzwi zamknięte, przyszedł do nich i powiedział: pokój wam. Następnie oznajmił do Tomasza: podnieś tu swój palec i włóż i zobacz moje ręce. Podnieś swoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź niewierny, lecz wierzący. I wtedy Tomasz wyznał z głębi serca: Pan mój i Bóg mój. I wtedy Pan Jezus powiedział bardzo ważne słowa, które chciałam, żebyśmy dzisiaj wszyscy zapamiętali. Uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tomasz uwierzył dopiero, kiedy zobaczył. A czy my, mając Biblię, mając Boże Słowo zapisane w niej, czytając, rozmawiając z naszym Ojcem, śpiewając Bogu na chwałę, potrafimy wierzyć i ufać naszemu Bogu? A teraz zapraszam was na warsztat Cieśli Józefa. Ciekawe, co dzisiaj będzie? Dzisiaj w warsztacie Cieśli Józefa chcę wam zaproponować coś zupełnie innego. Chcę wam zaproponować kreatywną zabawę z ręcznikami i kocem. Przygotujcie ręczniki w różnych kolorach. Będziemy chcieli przygotować piękną ilustrację do historii biblijnej o Arce Noego, którą opowiadała pani diakon Dorota. Ja przygotowałam sobie tutaj piękny, błękitny koc. On będzie naszym niebem. Ale znalazłam też taki ręcznik w kolorze morza. I teraz ułożę go tak, żeby wyglądał jak fale. To jest właśnie ten potop, który Pan Bóg zesłał na świat, kiedy ludzie zbyt dużo grzeszyli. Mam też żółty ręcznik. Jak myślicie, co mogę z niego zrobić? Popatrzcie. Będzie pięknym słońcem, kiedy ułożymy z niego kółeczko. Dam sobie to słońce tutaj. Niech świeci nad potopem, nad morzem, które zalało cały świat. Mam też trzy małe, jasne ręczniczki. Z dwóch z nich zrobię sobie taką dryfującą po morzu arkę. Z trzeciego zrobię taką nadbudowę. To tam zapewne mieszkali Noe i jego rodzina. Kiedy mamy już falujące morze, na falach pływającą arkę i piękne świecące słoneczko, no to możemy w arce umieścić zwierzęta. Część z tych zwierząt była zapewne tu w środku, ale niektóre spacerowały sobie po pokładzie. Na przykład konie albo pieski.
a wszystkiego czujnym okiem doglądał Noe, który wygląda z arki i spogląda w otchłań, która jest dookoła niego. Nic nie było dookoła, tylko morze, wszędzie pełno wody. Zobaczcie, w taki prosty sposób można wybudować piękny obraz. W taki sposób możecie zilustrować także dżunglę albo jakąś pustynię, a na tej pustyni możecie wymyśleć swoją własną historię. A teraz weźcie telefon komórkowy i z góry zróbcie pstryk. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcie nam wyszło. Puśćcie wodze fantazji i budujcie piękne obrazy. Wrzućcie je potem w komentarzu pod filmem. Chętnie pooglądamy, co wyszło z waszej pracy plastycznej. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Spukowieści wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!